Zapraszam do komentowania naszych filmów i subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dzień dobry, witamy dzisiaj Państwa w Enedzie Gaz Polska. Chcieliśmy się przedstawić montaż instalacji gazowej w Fordzie Fusion. Tutaj jest bardzo mocnej wersji z silnikiem 2.7 Turbo technologii EcoBoost, czyli wtrysku bezpośredniego o mocy 320 koni. Została tutaj zamontowana instalacja Tamenevo Sky Direct. Pokażmy jej poszczególne elementy. Oczywiście te, co będą widoczne. Niewiele tego będzie. Tutaj widzimy filtry fazy lotnej, filtr fazy ciekłej. Pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze Hawk. Dwa reduktory Magic są na dole pod lampą, więc ich nie będzie widać. A cała elektronika, czyli komputery, są w podszybiu. Tutaj widnieją tylko nasze podłączenia diagnostyczne. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 12 litrów, po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 12 litrów LPG plus do tego około 3 litrów benzyny w cyklu miejskim. Oczywiście na trasie te proporcje są inne, takie auta przy spokojnej jeździe dobierają około 1,5 litra benzyny na 100 km w cyklu pozamiejskim. I tak, przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na tunelu piskowym w miejscu wyznaczonym przez klienta. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy pełnowymiarowy wlew bez potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. I zbiornik. Tutaj miało być bez kompromisów, więc został zamontowany 110-litrowy walec, co da nam około 90 litrów gazu i zasięg niebagatelny, bo blisko 730 km. I tak, podsumowując, przy spalaniu auta około 12 litrów LPG mamy oszczędność na każdy 1000 km blisko 270 zł. Dla porównania, koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 650 zł, na LPG już będzie to około 380. Cena takiego zestawu, czy instalacji Tamenevo Sky Direct, jest to około 7,5 tysiąca złotych i zwrot nastąpi po około 27 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam do komentowania naszych filmów i subskrypcji naszego kanału na YouTube.